Dzień dobry, moi drodzy, witam was bardzo serdecznie z tej strony Shiro, witam was w kolejnym odcinku i chyba ostatnim z The Planet Crafter. Dzisiaj mam nadzieję, że zakończymy serię z The Planet Crafter. I to nawet nie chodzi mi o to, że ja tej gry nie lubię, bo ja tą grę naprawdę mam bardzo głęboko w serduszku, nie w dupie, w serduszku. Naprawdę, wręcz bym powiedział, że ubóstwiam granie w tą grę. Problemem jednak jest to, że to już będzie 39 odcinek. Więc trochę dużo. A myślę, że dobrze by było również zająć się innymi sandboxami, być może. W ogóle ostatnio miałem nawet chęć wrócić do takiej ciekawej gry o nazwie Noita. Z pewnością ją kojarzycie. Dużo w ogóle w nią kiedyś graliśmy. I naprawdę jakoś tak, kurde, ostatnio mam ochotę to kliknąć. Kurde, wiecie, tak sobie troszeczkę poklikać, postrzelać. Ale jakoś tak samemu to samemu. Samemu jest zawsze inaczej niż tutaj z wami. I jakoś tak ochota mi odchodzi, jak tylko, wiecie, no wiem, że będę musiał grać to sam. Z wami jest jakoś inaczej. Więc tak, myślę, że Planet Craftera sobie niedługo zakończymy. Kilka serii nowych również wejdzie, na przykład That's Not My Neighbor, chyba jeszcze jeden odcinek was czeka i zakończymy tą grę chyba w 3, z tego co pamiętam. Albo 4, chyba 3. Więc tak, tak to wygląda. No i co, moi drodzy, dalej? Jak to będzie wyglądać? No pewnie wrócimy do Lorette i innych rzeczy. Platforma ekstrakcyjna. Czy wy to widzicie? Reach Complete Terraformation. Zrobiliśmy to. Jakbym chwilę poczekał, to w poprzednim odcinku byśmy już zakończyli. Ale spokojnie, to jeszcze nie jest wszystko. To jeszcze nie jest wszystko, więc dlatego tym bardziej nie chcę was tutaj już zabierać z tej gry. Jeszcze jeden odcinek. Myślę, że wymyślimy zastosowanie do niego. Ja na pewno te drzewka 4 sobie postawić. Co to jest? Czemu ten dron tam sobie poleciał? To jest mega dobre pytanie. Dobra, tutaj te drzewka mam. Chodźmy tam jeszcze raz. Kolejne Terra tokeny nam tu przybywają. To dobrze. Bardzo się cieszę. Pamiętam, że gdzieś skądś zabrałem jedną ostąd. Dobra. Pyk i pyk. Chciałem mieć tu trochę czerwono. Czerwone nasiona drzew możemy tu w ogóle zostawić. Takie mam wrażenie. Dobra, reszta rzeczy też mamy już mniej więcej na bieżąco. No i moi drodzy. Dalsze etapy odnośnie nowości, które nam tutaj gra przedstawiła. Jeśli już wam to mówię, co tam mamy do robienia. Dziwnie? Ale nie, chyba nie. Dobra, musimy iść do naszego domku. Zostawić wszystkie graty, które tutaj przy sobie mniej więcej nosimy. Na przykład to. I z tego, co mi wiadomo, kolejną nowością jest secret pod wodospadem. Podobno. Czy to prawda? Nie wiem. W ogóle nie wiem, czy by tam jeszcze jeden został clear. Kilka clearów zostało. Ja chyba wtedy nie wywaliłem wszystkich. Chyba. Dobra. Musimy się przenieść za wodospad. Tu ogólnie już kiedyś widzieliśmy, że coś było. Było kilka narzędzi, jakieś tam podstawowe rzeczy typu, nie wiem, plecak, typu, ramię, egzoszkielet, przepraszam, nie ramię. Podobno za wodospadem coś jeszcze na nas czeka. Pytanie, co? Czy tu się coś zmieniło? No tu się nic nie zmieniło. A jednak. Skafander kosmiczny BTO.
I zbiorniki tlenu, jakieś inne duperelki, okej. Czyli tutaj, no... Szczerze? Bez rewelacji. Liczyłem na coś lepszego. Ten skafander kosmiczny w sumie... Średniak. Średniak, średniaczek. Okej. Czyli tak. To już mamy odhaczone. Raczej już nic więcej nie znajdziemy. Ale to chyba jeszcze nie jest koniec... to nie jest koniec wiadomości. Czy wiadomości? Koniec sekretów, które na nas będą czekały. Bo ponieważ... A, sobie tu szybko zrobię teścik. Tego co zrozumiałem. Czemu to jest ciemno jak w dupie? Teraz. Gdzie coś zepsuło? Tak by wyglądało. Wydaje mi się, że również kolejnym sekretem może być ta miejscówka tutaj. Ta miejscóweczka tutaj. Bo ja nie oszukuję, patrzyłem w patch note'y, które mniej więcej tam były pokazane i wydaje mi się, że tutaj była ostatnia wiadomość dla nas. Tego na pewno nie było tutaj. No, nowa wiadomość, okej. Duże urządzenie wybuchowe. Rozumiem, że dzięki temu, że to striggerowaliśmy tutaj, odblokowały nam się również inne rzeczy. Dobrze wiedzieć. Dobrze wiedzieć. No i tu byli również opiekunowie, tak? No si. Kurde, jak teraz patrzę znów na ten tlen uciekający, to aż mi się tak łezka w oku, delikatnie, wiecie, kręci. Teleporter mogę zrobić? Mogę. Jakbym się dusił, byłoby tragicznie, to już wiemy co zrobić. Płyniemy? To płyniemy. I niski się zrobiłem, przepraszam bardzo. Taki niski się zrobiłem. Hop, hop, hop. Nie, tu chyba nic nie ma, tu się nic nie zmieniło. Wydaje mi się, że chodziło tu stricte i wyłącznie o striggerowanie tych nowości. Takie mam wrażenie. Czy to prawda? Opieku, no wiem, że z małej litery, ale już mi się nie chce tego po prostu robić. Dobra, to jest chyba czas. To jest chyba czas, żeby zrobić platformę ekstrakcyjną. Potrzebujemy aktywator mnożnika energii. W ogóle to jest duże urządzenie wybuchowe. Umieść to pod anomalią strażników i aktywuj, aby móc opuścić planetę. No dobra, mam jakąś wiadomość najpierw. Zobaczmy co to jest. To jest Planet Crafter. Gratulacje. Nasze czujniki wskazują, że udało ci się terraformować przydzieloną planetę. Nasze monitorowanie wskazuje jednak, że na twojej planecie występuje anomalia, która uniemożliwia nam jej kolonizację. Musisz to zrobić. Zniszcz tą anomalię przed skorzystaniem z platformy startowej, aby nasze statki kosmiczne mogły cię wyciągnąć. Wysłaliśmy ci przepis na urządzenie wybuchowe, które może wykonać to zadanie. To nie jest automatyczna wiadomość. Okej, czyli oni teraz na nas patrzą. Zanim jednak skorzystamy z platformy handlowej, ekstrakcyjnej, przepraszam, myślę, że trzeba ją zrobić. Zanim w ogóle wybudujemy tam to coś. Tak, trzeba zrobić to. To my nie mamy chyba tylko mnożnika, prawda? Mamy jakieś upgrade'y. Możemy to kupić. Myślę, że możemy to kupić. Tu się chyba kupowało. Si. Więc tak. Mnożnik. To są skafandry kolejne. Stan na 3. Kosmiczny video.
Wateo, mnożnik energii. 6000 dużo. Dużo. Naprawdę dużo. Ale dobra, leć. Mogłoby trochę szybciej to się robić. Ale cóż. Ale cóż, w ogóle... Drony się trochę pierdzielą. Nawet nie trochę, a bardzo. Wszystko siadło. No nic, tu musimy czekać. Musimy czekać. W międzyczasie myślę, że zobaczmy, czy tak w ogóle. Ogólnie. Potrzebujemy tego prętej rydowe. My już wszystko odblokowaliśmy. Tak, totalnie wszystko. Platforma ekstrakcyjna, tak. Tu również tak. Tu również też tak. Gwiazdeczka są. To też. Wychodzi na to, że mamy 100% odblokowanych rzeczy. Zanim jeszcze zrobimy sobie to materiałowe, wybuchowe coś. Zobaczmy, jak tam nasze robactwo tutaj sobie żyje. Larwa pszczoły, larwa rzadka. No tak. Szczerze? Czemu nie ma dupy, nie urywa, no. Więcej motyli, więcej larw. Niech i tak będzie. Widzę, że one są głodne. Widzę, że jak one są głodne... To nie dają nam chyba... Nic, tak. Jest głód 0,01. Jak są głodne, to nie dają nam żadnych... dodatkowych aspektów genetycznych, co jest bardzo ciekawe w sumie. Bardzo ciekawe w sumie. Dobra, więc tutaj już można powiedzieć, że mamy wszystko zrobione. Cofnijmy się jeszcze na chwilę. I tak czekamy na tą platformę ekstrakcyjną. Zróbmy sobie te rdowe pałki, które chcieliśmy zrobić do tej pory. I... Pójdziemy chyba zniszczyć anomalię. Zanim to przyleci, to trochę pewnie minie. Jedzenie. Najpierw zjedzmy sobie coś. Najpierw sobie zjedzmy. Najpierw sobie zjedzmy i ja zapomniałem już sobie zrobić. A, dobra, też wiem, co chciałem zrobić. Chciałem na pewno zrobić jeszcze nawozy. Potrzebujemy miodu i larwy pospolitej. Soli. To bardzo ciekawe. Bo z tego, co mi się wydaje, to my tu miodu nie mamy, prawda? Inny miód. Cały czas robimy pożywienie. Cały czas mamy tego pożywienia tu za dużo. Więc tak. Zacznijmy robić to. Dodatkowo chciałbym, żeby nasze larwy były składowane tu, z larwą pospolitą włącznie. Larwy rzadkiej nie ma. To. Wszystko jak leci. Wszystkie larwy nasze są. No to chyba też nie są wszystkie larwy. Lukam, ale chyba... A może i wszystkie? Chyba wszystkie. Dobra, to już mamy, no chcemy zrobić to P1, tak? Czyli potrzebujemy do paszy. Nic. Jest miód? Ale tego miodu brakuje. Bo fasoli rozumiem, że mamy od cholery, tak? Fasola, tak, mamy od cholery. O, zrobiła się pierwsza pasza. I tutaj możemy zrobić sobie dodatkowo jeszcze nie szafkę. Potrzebujemy autokraftera, który... pracowałby nad produkcją P2. Tylko tu potrzebujemy larwy rzadkiej i glony. Do tych innych tu możemy składować sobie zapotrzebowanie na P1, T1, przepraszam, tier pierwszy.
Tu zaopatrywanie dajmy wszystko. Jest już na tej jedynce. Glony i larwa rzadka, tak? Larwa rzadka. Tu larwy w ogóle też mamy, teraz pamiętam. Gdzieś przynajmniej były. Do tej pory. Taki złom. Żebyśmy jednak nie mieli. Chyba jednak nie mamy. No to się zdziwiłem. Tu buju. Ale buju też nam są potrzebne. Ej, to my nie mamy tych larw. Naprawdę byłem przekonany, że my tych larw mamy sporo. Chodzi na to, że my tych larw nie mamy w ogóle. Tu są nawet dwa te skafandry. Tak, dobra. I z nimi. Dobra, tu są te larwy. Larwy rzadkie, tak. Dwie sztuki. Tu jest jeszcze więcej tych rzeczy. Ulala. Tu mamy jeszcze w razie czego dwa do zwierzątek. Na dużo rzeczy. Pospolita. Teraz wychodzi na to, że te pospolite też nam się przydadzą. Teraz pospolite larwy też nam się przydadzą. Powinno się zrobić teraz P2. Jeszcze nie? A, glonów nie ma. To też dużo tłumaczy. Glony to były tu na górze. Jest jakie FPS-y, jest jak to spada. Nie wiem kurde dlaczego. Glony. Glonów mamy sporo, więc luz. Nie mamy wody. Dobra. Znowu wyleciałem. Naprawdę, no ja mam tutaj 45 FPS-ów, 50, no. Sakra. Zaopatrywanie we wszystko. I teraz musimy sobie tutaj to ogarnąć. Tylko zobaczcie, że tak. W tej chwili do tej jedynki nie potrzebujemy w ogóle zboża. Więc po co tak naprawdę to zboże jest tutaj? Dobre pytanie. Mega dobre pytanie. Zapotrzebowanie w T2. Teraz powinno coś przylecieć. I je nakarmić. Chyba. Leci. Wód 70. O, i widzicie, od razu cechy genetyczne są możliwe do nas do wzięcia. Dla nas do wzięcia. Do nas, które się nażarło. Bioluminescencja i cecha genetyczna zorki bodajże. I widzę, że chyba jeszcze nie przyleciało. Chyba to jeszcze nie przyleciało. Ile tam zostało nam? A minutka to już bez problemu. Nadal niestety, ale chyba glony nie mają możliwości zbierania, co jest bardzo średnie bym powiedział. Chyba. Albo się ich zbiera. Albo się ich zbiera w sumie. Ciekawe, jeżeli dalibyśmy sobie na przykład tej glony. Chcemy mieć zapotrzebowanie jeszcze w glony. Ta jedynka. No, coś zbierają. Ej, dobra. Czyli oni jednak zbierają to. Rzadkiej larwy nie ma. Można by było tutaj przyspieszacz sobie zrobić. No właśnie, tutaj nie ma tego chyba. Musimy na to sami zbierać. Dużo motyli, dużo innego barachła, ale niestety no, boty tego nie zbierają.
niewiadomych przyczyn boty tego nie zbierają. Ja przed chwilą nie piłem, tak czy inaczej? Chyba piłem, ale... coś dziwnego. Dobra, leci. Zająłem wam te 5 minut. Mam nadzieję, że teraz uda nam się zrobić platformę ekstrakcyjną, bo nie wiem, czy ten ending, który będziemy chcieli zrobić, da się jakoś połączyć. Dobra. To ty? To ty. Dobra. Platforma ekstrakcyjna. Nie chcesz się połączyć? Jadu? Shift G. Mamy platformę ekstrakcyjną, tylko widzę, że ona się troszeczkę w tym miejscu zrobiła. Kolizję. Tu schody, okej. Okay. Jezu, jak to się dziwnie robi. Ja przepraszam, że ja teraz tak milknę, ale ja próbuję to zrobić. Próbuję to jakoś postawić, ale to tak się nie zawsze da. No dobra, niech będzie tak. No i coś tu mamy. Błąd. Wykryto wysoki poziom zakłóceń. Aby otrzymać ekstrakcję, zniszcz źródło zakłóceń. Lokalizacja anomalii 718-43-2269. Ja chyba nawet wiem, gdzie to jest. Tylko tak, no teraz pytanie. Bo ja nawet jeżeli wywalę tą anomalię, to ja nie wiem, czy tam nie zablokuje to innego endingu. A klucze to my tu mamy. To są chyba, tak? No mamy. Najpierw, zanim to w ogóle jeszcze zrobimy, chcę zobaczyć, czy przypadkiem to nie wystarczy włożyć tu. Opuść planetę, zaufaj, że niektórzy strażnicy wciąż żyją i cię zaakceptują. No właśnie. No to moi drodzy, wydaje mi się, że to by było na tyle. Pokażę wam trzy endingi z pewnością. Tylko ja tu zrobię takie delikatne cięcie. Delikatne cięcie, w ogóle to ładnie błyszczy. Delikatne cięcie zrobimy, ja sobie zainstaluję tę modyfikację do wyboru w razie czego endingów. Również sobie zrobię save, czy backup save'ów, żeby móc sobie wrócić. I widzimy się za chwilę. Okej, zrobiłem backup. Mam i też innego save'a, więc najpierw opuśćmy planetę, zaufając, że niektórzy strażnicy wciąż żyją i się zaakceptują. Ci, którzy za nami podążają, wiedzą, że naszym przeznaczeniem jest zagłada. Jednak niektórzy z nas nadal uważają, że poddanie się nie wchodzi w grę. Zobaczymy, co przygotowała dla nas opatrzność. Strażnik. Planet Crafter. Media Games. No i moi drodzy, dobra, to na tyle. Nie, no żartuję oczywiście.
Tu mam jeszcze kolejny save, tylko to jest pobrany save z neta, więc oczywiście zobaczymy sobie go za chwilę. Ale widzę, że nas wyrzuciło, Hug wie gdzie. Hug wie gdzie nas wyrzuciło. Zobaczmy, czy coś się zmieniło. Czy terraformując całą tą planetę i wychodząc z tej planety, bo widzę, że tutaj coś się pojawiło, tak? Ten cały portal. Zobaczmy, czy są te klucze nadal. Są klucze. I mamy do zniszczenia anomalię na 718-2269. 718 było to. 269 to będzie tu. I to będzie pewnie gdzieś koło szóstki. Podlećmy, zobaczmy. Oczywiście zróbmy wszystko, o co nas gra prosi. O co nas gra poprosi. Wydaje mi się, że to jest tam gdzieś koło super stupek. Kurde, nie pamiętam. Też... Nie, no tak, faktycznie tam była ta kulka, pamiętacie? Była ta kuleczka. Może to o to chodzi. Jestem wręcz przekonany, że o to może chodzić. 2, 6, nie, 718, 2, 2, 6, 9. Jednak nie tu? Upsi. A to może nie? Może to było tutaj? Tak, to musiało być chyba tu. Tu? Nie. To nie tu. Może tu. Kurde, nie pamiętam. Pamiętam, że to było jakoś tak... niedaleko gdzieś. A 2, 6, 9. To było poza górą. Kurde, no leciałem dobrze jednak. Leciałem dobrze jednak, trochę spanikowałem i za szybko skręciłem. Jak zazwyczaj Shiro robi na obwodnicy, za szybko skręci. Dobra, czyli tak, teraz kierujemy się na lewą stronę. I tutaj powinno być to przejście, to z tymi kluczami. Rozumiem, że chodzi o to przejście główne, już takie kończące. I zobaczymy, czy możemy coś tam w tym aspekcie podziałać. Więc to się... Ej, no nie pamiętam, gdzie to było. Ej, czy ja coś pojebałem? Czy ja coś pojebałem? Nie może być, że to coś zrobiłem dobrze, prawda? 718, 2269, dobrze. To co ja porąbałem? Musimy iść na south. Na westa już nie musimy. Na south. Nam się nie uda wejść chyba z tego co widzę. No kurde, no. Nie pamiętam, gdzie to dokładnie było. Chyba to jest jakaś inna anomalia może, ej. Może to jakaś inna anomalia była. A 2, 6, 9, 7, 18. I teraz musielibyśmy iść na soft, czyli gdzieś tutaj. Nie patrzę, nie patrzę. Może gdzieś dolecę kiedyś na pewno. Dolecę do niewidzialnej ściany, która mnie zablokuje i nie pozwoli przejść dalej. Kurde. To co, jednak tutaj?
O to chodzi, że ja tu nie widzę, kurde, nic, co by mi pozwoliło na przejście dalej. Idźmy gdzieś tu. Jezu, naprawdę nie chcę tego przedłużać. A nie mogę znaleźć tego przejścia. Ojej. Biedny Shiro. 269. Naprawdę nie mam pomysłu, gdzie to może być. Czy mi niski poziom nawodnienia nie wskoczy? No pewnie. Coś nie mogę napić. Ojej. No co się dzieje? Czemu nie mogę pić? Czy się gra całkowicie zbugowała? Nie mogę się napić. Dobra, no nie mam pomysłu, musimy lecieć tam. Mam nadzieję, że przy okazji znajdę jakieś małe źródełko, które mi pozwoli się napić. Bo będzie dramat. Kurde. To jest prawdziwa anomalia. Naprawdę prawdziwa anomalia, której nie mogę wykryć. Oj. Zabijcie, kurwa, zabijcie, ja naprawdę nie wiem. Nie pamiętam, jak tam się dostać. No, dobra, moi drodzy, zróbmy to inaczej. Jak znajdę, to po prostu was poinformuję, bo naprawdę to jest takie głupie szukanie. I zajmowanie czasu, o, jest źródełko. I znów się nie mogę napić, no kurwa. Szybko dom. Tak się zbugowała. O, teraz się mogę napić. Ciekawe. Znów spadki FPS-ów jak cholera. Dobra, widzimy się za chwilę. Jezu, moi drodzy, ja sobie tak krążę i latam i drążę. Ja już chyba wiem, gdzie jest problem. Bo problem nie jest we mnie. Zobaczmy, wam zaraz opowiem, ale tutaj coś jest ciekawego. A kurde, no właśnie. Dobrze mi się wydawało. Tu coś znaleźliśmy. Ja wam zaraz, moi drodzy, coś powiem. Bo naprawdę to, co odjebali teraz twórcy, to jest chamstwo. I pierwszy raz chyba skrytykuję tą grę tak mocno, jak nigdy, naprawdę nigdy dotąd. Dali nam koordynację 718-43-2269. Spoko. To jest fajnie, że nam dają taką informację. Tylko wiecie, co ja wam powiem? Mogą sobie włożyć tą informację w dupę. Naprawdę. Mogą sobie tą informację włożyć w dupę z tego powodu, że te koordynaty są pod ziemią. I tak naprawdę wejście do tego wszystkiego jest zupełnie, zupełnie w inną stronę. Więc tak naprawdę, nie patrząc na te koordynaty, znalazłbym to znacznie, znacznie szybciej niż to, że patrzyłem na koordynaty. Więc, kurcy, przepraszam, ale wsadźcie sobie w dupę te koordynaty, naprawdę. To tak głęboko i dosyć tam mocno sobie pogrzebcie. Bo no, to jest naprawdę coś niebywałego. Coś kurwa niebywałego. Tu jest, widzę, że kolejny nawet, kolejna miejscówka do sprawdzenia. Być może nawet pomogłoby nam zdobyć te nasze ukochane 250 tysięcy. No widać, że troszeczkę się zmieniło pod względem, kurwa, no nie. Uff. Pod względem, dostępu, wow. Pod względem tych generowania tych braków. To jest akurat chyba statyczny brak. Ale wydaje mi się, że te braki będą wszystkie teraz tak wyglądać. Mam wrażenie. To jakiś silnik.
ale widzę, że surowcy non-stop te same, więc naprawdę w moim przekonaniu nie ma sensu teraz tego zwiedzać. Bo widzimy, jak to wygląda. Jest naprawdę dużo tutaj... Dużo mamy tutaj do roboty, w sensie do przeszukiwania. Tylko w naszym położeniu jest to już całkowicie nieistotne. Całkowicie jest to już nieistotne. I nawet chyba nie jestem skłonny do przeszukiwania tych wraków. To by było spoko, jakbyśmy byli na jakimś etapie troszeczkę mniejszym i byśmy potrzebowali tych rzeczy. Teraz no, już nie potrzebujemy tych rzeczy, więc wiadomo, jest to dla nas już naprawdę bardzo mało istotne. Ale nadal nie zmienia to faktu, że kurwa to jest jebany labirynt. To jest jebany labirynt. Wyjdźmy stąd. Dobra, tu sobie możemy w ogóle sygnalizator postawić na czerwono. Jakbyśmy jeszcze chcieli coś kiedyś zobaczyć, to wiadomo, że tutaj możemy tego szukać. A teraz znajdźmy w końcu, kurwa, tą jebaną anomalię, bo wiem, gdzie chyba, powtarzam chyba, możemy ją znaleźć. Tylko ona jest po drugiej stronie. Mniej więcej gra mówiła nam o koordynatach w tamtą stronę. Że tutaj są chyba nasze góry i doliny. O, i skrzynka jest. Patrzcie. Dobra, na tym nie zbieram. A, tak naprawdę miejscówka, którą potrzebujemy do przeszukania jest chyba gdzieś tutaj. Znacznie, znacznie po drugiej stronie. Zawsze miałem problem z odnalezieniem tego miejsca z odblokowywaną ścianą. Naprawdę. Non stop mam z tym problem, bo gdzieś to jest tutaj. Ale kompletnie nie mam pojęcia gdzie. Tutaj nam teoretycznie koordynaty pokazują, żeby przejść. Tutaj tego nie ma. I jestem przekonany, bo wlazłem nawet pod tekstury. Bo z drugiej strony, jeżeli byście chcieli zobaczyć sobie, jak to wygląda, to nie ma tej niewidzialnej ściany jak tutaj. Twórcy tylko przewidzieli ją z jednej strony. To jest bardzo dziwne. Ale po drugiej stronie już się da przejść. Więc jeżeli chcecie, to oczywiście sobie możecie to wylukać. Kurde, ale naprawdę nie wiem kompletnie, gdzie to może być. To jest w ogóle jeszcze kolejna skrzynka. Ale też niezbyt dla nas w tej chwili interesująca. To było tu. Zobaczcie, jakie są koordynaty. 1535, 2,5. Czy była szansa, że to znajdę? Nie. Gdybym się nie skapnął, nie byłoby najmniejszej kurwa szansy, że to znajdę. Do tego twórcy... Rokokoko, kij wam w oko. Bo to było w chuj naprawdę chamskie. To było w chuj chamskie i... Nie. Więcej wam nie zaufam. Więcej wam nie zaufam. Traciliście na tym endingu u mnie w oczach masakrycznie. W ogóle dziwne spadki z FPS-ów są tutaj. Nie wiem, co oni naprawdę porobili. Ale no tutaj to jest mega spadek FPS-ów. Nie wiem, czy oni coś z oświetleniem kombinowali. Nie mam naprawdę zielonego pojęcia. Nie mam zielonego pojęcia, ale coś tu definitywnie porobili. I zobaczcie, że zbliżamy się do tych kordów. Zbliżamy się całkowicie do tych kordów. Ou! Ale to nie jest tu. To nie jest tu. Ja już wiem, gdzie to jest. Ja już wiem, gdzie to jest. Jezu. Ja już wiem, gdzie to jest. Ja sobie teleporter zrobię. Aha. To sobie zrobiłem teleporter. Zdechnę z głodu, jak nic. Bijcie, zabijcie. Zdechnę to z głodu. Zrobiłem teleporter, kurwa, gdzieś, nawet nie wiem gdzie. Umrę z głodu jak ten pies. Ikry zjeść nie mogę. Poczekajcie. Jakbym zrobił sobie to tu. To nic to nie dało. Bo ten kwal... nie. To było gdzieś wy. Tylko było nie. I to jest cholera. Biolaboratorium. To było tu. I to się robiło tu. I...
Mama mówiła zawsze, że jestem inteligentny, no i nigdy nie wierzyłem. Tak się ratuje dupsko. Tak się ratuje własną dupę. Dobra, odłóżmy te rzeczy. Jeszcze raz. Wiem, gdzie to może być. Tylko wiecie co? Zanim to zrobimy, ja sobie zrobię więcej tego kwarcu pulsarowego, bo nie upam już tej grze. Nie upam jej. I hu hu. Naprawdę czuję, że z rosnącą reformacją po prostu tutaj te FPS-y nam spadają. Dobra, chcemy iść do superstopu. Bo to było tu. To było tutaj, więc no mówię, nie ma nawet szans, żebym ja się pokapował, że to było tu. Całkowicie inne miejsce nam pokazywało. No, i to by było tutaj, naprawdę. Tu jest ich miasteczko. Zapomniane, bo zapomniane, ale jest. Tu gdzieś było wejście chyba dalej, prawda? Czy nie? Dziękuję. Wtedy nie pamiętam. Nie, to chyba nie tu było. Tu były chyba tylko i wyłącznie klucze do wzięcia. A to dziwne urządzonko było po lewej stronie, nie po prawej. Chyba. Albo i nie. Kurde. To jest wyjście, tak? I? Może i nie. No oni nam taki backtracking tutaj dają. O Jezu. To by gdzieś tu było, na górze. Nie dokładnie. Wiem, że ja tutaj, a jednak wejdę. Tu nawet schody były. Tu nawet schody były. Nigdy nie ufaj koordynatom twórców. Nigdy. A to było tu. To było tutaj. Tak, znalazłem to. Ty. To dziadostwo. Czy ja to mogę po prostu rozwalić? Nie mogę. Teraz się okaże, że nie mam w ogóle... Wstaję, wychodzę. Teraz wyobraźcie sobie, że nie mam jednak, kurde, możliwości budowania gdziekolwiek. To by był dramat. To by był kur... Dobra, się rozchopuj się. Wow! Coś tu się ładnego wydarzyło. Tylko nie wiem co. Gniwo, bla 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 bla. Boże, ile ja się jeszcze będę cofał? Ogniwo, ogniwo, ogniwo. Ja nawet już tego nie będę rozwalał. Jeszcze 12. Rozumiem, że dźwięk będzie podobny. O, nawet tu możemy wybudować. Teraz to mogę zniszczyć. Dobra, jebnie, to jebnie. Gdzie będzie niszczyć? No powiem wam szczerze. Powiem wam szczerze, że lipa. O kurwa. Nie no,
naprawdę, osobiście, jak ja tą grę lubię. Bardzo. Planet Crafter jest naprawdę jedną chyba z takich gier, którą, no, która mi zapadnie w pamięć i z którą nawet z chęcią bym wrócił, jeżeli byłby jakiś dodatek. Tak to, ja, mając na uwadze, że to była jakaś taka main funkcja tego wszystkiego, no wiadomo, to jest główny ending, tak? Główny nasz cel, że terraformujemy planetę, bla 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 bla, to było mega słabe. Mega, mega słabe. Próbujmy stąd wyjść. Okej. Okay. Opuść planetę i złóż swój los w rękach Sentinel Corp. Gratulacje. Udało ci się terraformować tę planetę. Teraz ponownie zbadamy twoją karę pod kątem różnych odstępstw od zasad, które można ci przypisać. Czyli znów nas chuja zrobili. Na razie pozostaniesz w areszcie do czasu rozpatrzenia twojej sprawy. Sentinel Corp. Planet Crafter. Oj, moi drodzy. Został nam jeszcze jeden ending. Na szczęście tu już nie będziemy kombinować. Tu już nie będziemy kombinować, bo tutaj chyba jak tylko i wyłącznie dostaniemy... Wiecie co? Ej! Ja bym w ogóle poleciał troszeczkę w inny sposób. Bo... jest szansa, że ściągnę sobie po prostu Creative'a i dodamy sobie kasę. I zrobimy to na naszym głównym save'ie. Co wy na to? Zobaczymy, jak to w ogóle działa. Dobra, zaraz wracam. Okej, moi drodzy, udało mi się zebrać 500 000 kasiutki. I jeszcze ponadto... dostaliśmy wiadomość. Przed chwilą weszła wiadomość o nazwie, znaczy o treści nazwie. To jest wiadomość od Rayleigh'a. Gdzie to jest? Tu jest. Witaj, przyjacielu. To będzie ostatnia wiadomość, jaką będę mógł ci wysłać. Zrobiłem wszystko, co mogłem, ale nasze możliwości są bardzo ograniczone. Zdecydowanie radzę ci nie upaść Sentinel Corp, ponieważ wielokrotnie pokazywali, jak niesprawiedliwi i opresyjni są. Nie obchodzi ich ani ty, ani żaden inny skazany. Udało mi się skontaktować ze statkiem przemytników. Są gotowi zabrać cię na pokład za 250 tysięcy żetonów Terra i 5 kwarców słonecznych. Powinieneś zebrać odpowiednią ilość żetonów Terra i uzupełnić ekwipunek platformy odlotów kwarcem wymaganym do wejścia na pokład. I oni też są niegodni zaufania i nie mogę ci niczego zagwarantować. Twoja przyszłość jest niepewna i pomimo wszystkiego, przez co przeszedłeś, to, co cię czeka, może być jeszcze trudniejsze. Chciałbym, żeby to było szczęśliwe zakończenie, ale życie nie jest sprawiedliwe. A właśnie, 5 solarnych kryształów. No problem, powinno nam się udać. Nawet nie wiem, czy ja ich nie mam. 1, 2, 3, 4, 5. Dobra, mamy 5 sztuk? Mamy. Ponadto, moi drodzy, mi brakuje w sumie... ile achievementów? Czekajcie, osiągnięcia. Brakuje mi 3 achievementów. Czego? Z czego? Jedno jeszcze mi zostało. Leave the planet with smugglers. To spoko. Mamy Space Magnet, czyli zbierz 100 tysięcy... Dobrze, widzę 100 tysięcy, tak, tera tokenów. I Jump in Lava, Get Lava Damage. No właśnie, jestem ciekaw, tylko... A, tutaj nam się... 449, dobrze jest. Dobrze jest, to czemu... czemu nam się nie zaliczyło tego? Wiem chyba, dobra. To, czyli tego nie szczytuję. Tego nie szczytuję w żaden sposób, w sumie to spoko. Ja sobie zrobię ten achievement
pewnie później, ale zanim to zrobimy, ja chcę jeszcze pójść na obsydian i dostać lava damage, tylko chwila, bo się rozpędziłem. Przecież ja nawet nie będę miał żarełka, żeby sobie potem go zużyć i przeżyć. Więc zróbmy to w ten sposób. Teraz chodźmy jeszcze na obsydian. Obsydian tu jest. Za to jest achievement. Za to jest achievement, a ja chciałbym, no w sumie mieć Planet Craftera wymaksowanego na 100%. Totalnie na 100%. No i mamy achievementa. Get Lava Damages. Wracamy i kończymy grę za pośrednictwem smugglerów. Reporter. Home. Powiedzmy. I zakończmy. The Planet Crafter. Opuść planetę i złóż los w ręce kosmicznych przemytników. Przyjacielu, mam nadzieję, że pewnego dnia znów się spotkamy. Pomimo wszystkiego, przez co przeszedłeś, twoja przyszłość jest nadal niepewna. Będziesz teraz uważany za wyjętego spod prawa, więc musisz zachować ostrożność i nie rzucać się w oczy. Ale... znając ciebie, jestem pewien, że przez to przejdziesz. Powodzenia, Riley. Planet Crafter. Moi drodzy, w ten sposób zakończyliśmy całkowicie serię z The Planet Crafter. Widzicie, myślałem, że wyjdzie z tego jeden odcinek. Wyszły jeszcze dwa dodatkowe i nawet nie wiem, ile w sumie mam w tej chwili materiału. To jest bardzo ciekawe, bo może być to długi odcinek, albo bardzo mega krótki. Tak czy inaczej, co sądzę o Planet Crafter, czy polecam tą grę? Naprawdę spędziłem masę czasu. To jest 39 odcinków razy około 40-45 minut. To sami sobie możecie powiedzieć. Plus jeszcze są odcinki, których sobie budowałem tylko i wyłącznie, tak? No to tam było po 2-3 godziny nawet. To jest dużo. To jest mega dużo. Do Planet Craftera naprawdę miałem ochotę wracać. To jest mega, mega... dużym plusem, bo u mnie naprawdę jest bardzo rzadko spotykane coś takiego. No i cieszę się, że udało mi się zakończyć całkowicie tą grę, mimo niezabrania tych tokenów, więc możecie sobie jeszcze mniej więcej dołożyć plus 10 godzin, więcej, 20 godzin nawet, na samą optymalizację tej produkcji i tak dalej. Ja niestety na to nie mam już czasu, więc musiałem to jak najszybciej zakończyć. Troszeczkę oszukałem, czy czuję się z tym źle? Nie. Naprawdę... Planet Craftera przechodziłem, czy próbowałem przejść dwa razy. Raz jeszcze na Early Accessie. Niestety jeszcze nie był dokończony, więc nie dało się go przejść, no ale naprawdę już daleko tam zeszliśmy. No i teraz całkowicie grę zakończyłem. Polecam tą grę, mimo wszystko twórcy. Wydaje mi się, że ten ostatni stage, gdzie były endingi, gdzie były właśnie te koordynaty i tak dalej, twórcy... już troszeczkę olali temat. Już chcieli wydać tą grę, chcieli wyjść z tego Early Access i po prostu zrobili to za szybko. Nie przemyśleli wiele aspektów. Widzę, że delikatnie teraz starają się łatać to wszystko, dodawać jakąś właśnie nową, jakiś nowy content i tak dalej, ale troszeczkę za szybko. Wydaje mi się, że jak gra by była w tym Early Accessie jeszcze z pół roku dłużej, to mogłaby być naprawdę dobrze zrobiona. Końcówka jest zrobiona beznadziejnie. Początek jest zrobiony beznadziejnie. Widać, że dodali to już na samym końcu i im to po prostu nie wyszło. Nie wyszło. Mimo wszystko dziękuję Midju Games za naprawdę bardzo fajną grę, która pozwoliła mi na czasy remontu nie myśleć o wszystkim, tylko sobie po prostu grać, nie myśleć o jakiejś tam fabule, nie wiadomo co jeszcze, bla bla bla.
Bardzo fajne. Widzę, że nawet zrobili poprawki z renderowaniem tych kluczy, na których tam musiałem się posiłkować stroną. Być może teraz sam bym nawet to znalazł. No niestety no, nie doczekałem się tego patcha, zanim to sam znalazłem. Mam nadzieję, że wam również to, co tam znalazłem ja, w ogóle wam tą mapkę pokazałem, to wam się to przyda. Widzę, że się czasem nie potrafię wysłowić, zacina to fakty. Zresztą macie ten przykład. No. No i chyba to tyle. Wydaje mi się, że naprawdę w koopie byłoby to znacznie lepsze przeżycie. No niestety mi się grupa rozpadła do gier. Wiecie, mając te prawie 3 dychy na karku, no jeszcze nie mam 3 dychy, ale prawie. No też ciężko nawet znajomych ogarnąć, którzy mieliby czas na nagrywanie. Zresztą moi znajomi nie preferują sandboxów, więc no jestem pod tym względem osamotniony. A ludziska na Discordzie nie są zbytnio chętni do nagrywania tego typu gier. Jeżeli byś chciała uczestniczyć w takich rozgrywkach, być może nawet wspólnie ponagrywać takie serie, oczywiście zapraszam Cię na Discorda. Bez problemu zagadaj, że jesteś chętna na takie rozgrywki. Myślę, że naprawdę moglibyśmy się na takie rozgrywki zgadać i sobie po prostu pograć. Wiecie, no ja jestem małym twórcą, więc jeszcze ten kontakt z community mam w miarę świeży. Dobra. Dzięki raz jeszcze za taką wspólną serię i do zobaczenia w innych grach. Trzymajcie się raz jeszcze. Laudas, Shiro i do zobaczenia niedługo. Hej, hej!